was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Czy wiecie, kiedy jest się uzależnionym od tej pasji, od tego hobby? No chyba wtedy, kiedy cały miesiąc jest piękna pogoda i wy nawet jednego dnia nie odpuścicie wtedy, kiedy jest obrzydliwa pogoda, jest okropna pogoda. Piździ niesamowicie. Deszcz leje praktycznie non-stop. Wczoraj było 27 stopni, a dzisiaj jestem w jesienno-zimowej kurtce i w bluzie. No ale cóż zrobić, jak się chodzić chce. Także dzisiaj wracam do sadu, bo jest przepiękny dywanik. Nie dość, że tutaj pod drzewkami, a gdzie widzicie, jest spryskany i te chwasty już właśnie tutaj uwiędły, uschły. To jeszcze zostało skoszone tutaj w środku, także trzeba korzystać, bo rzadko jest koszone, także nie przedłużam, lecę do pierwszego dołka. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, nic to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga, także będę wam za to wdzięczny. Włączcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu i już lecę. Powiem wam, ulewa była, ale zobaczcie, ziemia jest tutaj sucha. Tyle ukopałem, może z centymetr wchłonęła ta ziemia, jest naprawdę sucho nadal, ale mniejsza z tym. Mamy tutaj takiego sztućca. Jakiś nożyk to był. Zobaczymy. Jakby były jakieś ciekawe punce, może jakiś producent czy coś, no to wrzucę fotkę z prawej strony. Takim fantem oto zaczynam dzisiaj dzień wykopkowy. No i zaczęło lać. Zaczęło lać. I to jeszcze grzmi. Super. A ja mam tutaj pierwszą monetkę dzisiaj. Zobaczymy, co my tutaj mamy, o ile się czegoś dopatrzę. Coś tutaj widać, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to jest. Bardzo oblepione. Chyba 2 zł tylko PRL. No, 2 ziko PRL. Pierwsza monetka dzisiaj. Mamy tutaj monetkę w końcu. Zobaczcie, tutaj jest po prostu busz i dywan. I idę przed siebie. Mamy monetkę. Powiem wam, że po tym deszczu Simpek naprawdę się dzisiaj trochę wzbudza. Trochę to irytuje, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Ale sygnał ładny wyłapał. Dosyć płytko było. Mamy monetkę. I coś tutaj widzę. I ładną ma patynkę. Dajcie mi chwilę. Spróbuję to oczyścić. Jest uśmiech. Lekki, ale uśmiech jest. Mamy świetną monetę. Już wam pokazuję. Nie wiem, czy to tutaj zobaczycie. Troszeczkę widać, może z drugiej strony. Myślę, że osoby, które znają tę monetę, no to już wiedzą, co znalazłem. Mamy piękną i monetę, którą nie wszędzie da się znaleźć. Bo mamy 1 grosz dla wojsk austriackich, Galicja i Lodomeria. No pięknie, kurde, ale jaka patynka tutaj wychodzi spod tego syfu. Powiem wam, że coś pięknego. Elegancka moneta. Swego czasu jeszcze nie nagrywałem. Naprawdę tych monet trochę znalazłem. W zupełnie innym miejscu, co prawda, ale to są tereny właśnie wschodniej Galicji. Także jak najbardziej te monety tutaj występują. I to są piękne monety. A ta właśnie się zachowała niesamowicie. Także myślę, że ołówkami doczyszczę ją i wyjdzie piękna moneta, bo jest naprawdę super strzał. Dawno tego nie było, dawno nie było w ogóle nic innego, a teraz jest mega, mega kurde radość, elegancko. No pięknie mi tutaj wyskoczyła monetka, dokładnie tutaj, w tym miejscu. Parę kroków wstecz, wykopałem tego grosza, a teraz mamy monetkę. Widzę po rancie, że nie jest zbyt stara. O, chyba jest międzywojnie. Chyba jest międzywojnie. I to będzie 2 grosze. Zobaczcie, jakie piękne 2 grosze wyszły. No pięknie. Wiadomo, międzywojnie to super cieszy, piękne monety. Bardzo fajny fancik. No musiałem ten rządek opuścić. Chyba go nie zdążyłem przejść. Bo ten sad dość szybko zarósł. A jest dość duży, więc wiadomo, nie wszystko dało się zrobić. No i teraz przyszły efekty. No mega, bardzo cieszy taka monetka. Drugi dołek rzędu, druga monetka. Lecimy. Wykopując fanty, często się zastanawiam, no wiadomo, to jest naturalne, że uruchamia się wyobraźnię i myślimy, czemu to ktoś to zgubił, kto to był i tak dalej, ale jak już przechodzę jakieś miejsce bardzo solidnie i mam pewien kontekst znalezisk, no to
nachodzi mnie wtedy myśl, co tutaj się w ogóle działo, tak ogólnie rzecz biorąc. No i tak sobie pomyślałem przy okazji tego grosza wojsk austriackich, że przecież tutaj wychodziły tak krajcary, wyszła francuska, chociaż francuska moneta dużo później, 100 lat później, ale wyszły bardzo stare guziki tutaj, krajcarki przede wszystkim, także naszło mnie taka myśl, że może tutaj stacjonowały wojska 200 lat temu. Czy mogło tak być? No, całkiem możliwe, że mogło tak być. Większość tutaj znalezisk jednak te 200 lat około ma. Także myślę, że jest to bardzo ciekawe. Być może tutaj przychodzili, może jakaś mała grupka, może, no nie wiem co. W każdym razie, no jest to miejsce z bardzo dobrym widokiem na całą okolicę. No wiadomo, teraz jest sad, ale tego sadu tutaj nie było, więc na pewno było to miejsce bardzo atrakcyjne pod tym względem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja myślę, że jest to całkiem prawdopodobne, że tutaj jakieś wojska mogły stacjonować, mogły po prostu rozbić obóz, może tylko na jedną noc. W każdym razie, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Już robię drogę powrotną. Długo nie było żadnego sygnału, ale jest, wyskoczyła tutaj monetka. Wyskoczyła monetka. Co my tutaj mamy? Coś tutaj widać. Ale co? Dobra, musicie mi dać chwilę. Spróbuję to oczyścić. Popadało i to jest całe ubłocone, także momencik. No kurde, bajka. Widzicie to? Może położę to tutaj. Może i nie widzicie, ale z tej strony już powinniście widzieć. I mamy pięknego grosza z Królestwa Kongresowego. Jest tutaj carski orzełek. I mamy piękną monetę, kurde. Kolejna dzisiaj fajna monetka. Dzisiaj te fanty takie naprawdę konkretne. Widać tutaj orzełka. Jest sporo na tym syfu, ale ponownie mam nadzieję, że fajnie się ona oczyści. Jest już tak troszeczkę ciemno tutaj, więc ta ostrość nie jest taka, jakby mogła być, ale myślę, że widzicie. W każdym razie wstawię wam oczywiście fotkę z prawej strony po oczyszczeniu. No i jest to kolejny właśnie fant z przełomu XVIII i XIX wieku. No jest blisko cały czas tych wszystkich, tych właśnie lat konkretnych. Bardzo fajny strzał. Piękna moneta, też do Królestwa Kongresowego mam szczęście. Szkoda, że nie 10 groszy, byłoby w końcu sreberko. No ale i tak bardzo, bardzo cieszy. A teraz, moi drodzy, uwaga, bo będą bardzo ważne rzeczy. Naszykujcie sobie możliwość komentowania tego filmu. I co wam chciałem powiedzieć? Ruszamy w końcu z konkursem. Wiem, że większość z was nie mogła się już doczekać. I będzie trzeba zrobić kilka rzeczy. Nagrodami będą oczywiście mega naprawdę wypasione zestawy do czyszczenia od Agoranum. Bardzo dziękuję. Przedstawiać chyba nie muszę. Wszyscy znają dobrze tę firmę i mnie z tego, że polecam te produkty. W każdym razie będą właśnie nagrody od Agoranum. Będzie jedna naszywka moja. Będą dwa zapachy samochodowe od twojamennica.pl. Również bardzo dziękuję za tę nagrodę. Oraz będzie niespodzianka. Będzie to niespodzianka. Będzie to na pewno coś ciekawego. Co? No to myślę, że większości z was się to spodoba. Taki skromny, ale bardzo ciekawe i nietypowe jak na kanały wykopkowe prezent. Ale co? Pierw musicie zasubskrybować i włączyć dzwoneczek. Nic was to nie kosztuje, mi bardzo to pomaga, a im większy będę ja jako twórca, będę mógł zrobić wam ciekawsze konkursy i wy za 2 minuty roboty możecie wygrywać naprawdę bardzo ciekawe nagrody, bo na pewno więcej konkursów też będzie w jakimś czasie. Także teraz słuchajcie, co trzeba zrobić. Tutaj napiszę wam na ekranie Agoranum, albo nie tak, może ołówki AGN, twoja mennica, profesor i niespodzianka. Będzie trzeba, każdy z was musi napisać te wszystkie 4 słowa osobno, każde słowo osobno w komentarzu i później jak będzie losowanie, jeszcze o tym losowaniu wam powiem, kiedy ono się odbędzie, być może raczej w poniedziałek najbliższy, to będzie oczywiście losowanie ołówków i będziemy sobie wybierać ołówki AGN i wszyscy, którzy napiszą
oczywiście poprawnie, ołówki AGN w komentarzu, będą mogli wygrać właśnie jakieś zestawy, jakie jeszcze dokładnie i tak dalej, no to widzicie na zdjęciu, oczywiście to wszystko wrzucę też na Facebooka, żeby była jasność i tak dalej. No i tak dalej, oczywiście. Mam nadzieję, że zasady są dosyć proste. 4 komentarze, 4 słowa i różne 4 nagrody. Także pamiętajcie, to co tutaj piszę, 4 razy w komentarzach napiszcie. Oczywiście nie spamujcie podwójnie, bo i tak wyłączam duplikaty, więc nic to nie da. No i co? Mam nadzieję, że podoba Wam się ten pomysł. 2 minuty roboty, a macie szansę naprawdę fajne nagrody. No i tych nagród będzie sporo, bo będą aż 3 losowania ołówków. Także będzie 2 zapachy, będzie ta niespodzianka i będzie naszywka ode mnie. Także myślę, że nagrody naprawdę zacne. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście właśnie w taki sposób, umożliwiając Wam wygranie bardzo ciekawych nagród. Także co? Jeszcze lecimy, zobaczyć, czy coś wyjdzie, ale już się powoli zbieram, także do następnego. No i proszę bardzo, jeszcze na koniec bardzo sympatyczna monetka, czyli Boratynka. Mamy szeląg litewski Jana Kazimierza. Widać tutaj tę pogoń. Dosyć kiepsko zachowana, ale jest oczywiście Boratynka, bo jakby na moim kanale mogło zabraknąć tej monety. Nie ma opcji, także jest Boratynka. No i dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie, które prezentuje się właśnie tak. Mamy tutaj 2 grosze międzywojenne, mamy tutaj grosika z Królestwa Kongresowego, mamy PRL-ka, mamy fund dnia, czyli grosz austriacki, Galicja i Lodomeria, no i mamy oczywiście Boratynkę, także dzisiaj były naprawdę konkretne fanty. No i co, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, o komentarzu. Nic Was to nie kosztuje, mi bardzo pomaga. Następnym razem może będą jeszcze lepsze nagrody, także bądźcie na bieżąco. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chyba się powtórzyłem, ale to nieważne. W każdym razie pamiętajcie, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!